Niedźwiedź to zaraz przelicza na butelki z winem, tak więc wiecie. To wino. 3, 4. No nie wiem, jeszcze jedną wypijemy, zanim wyjedziemy chyba. Trochę porażka. Ale dobra, jest, prawda? No nie zjeżdżaj w ten piach, proszę cię, nie zjeżdżaj tam. Możesz sobie zejść przecież na nogach. Jedziemy do Afryki, kobieto, wiesz jaki będzie piach? Znaleźliśmy takie miejsce, gdzie można nabrać wodę za darmo, bo z reguły to trzeba płacić na stacjach. Tam niedużo, 1 euro, ale często ta woda to my potrzebujemy 120 litrów co najmniej. Mamy trochę już w baniaku, więc nie wiem ile tam trzeba będzie dolać. Ale chcemy na pewno być zatankowani zanim dojedziemy do Afryki. Dzisiaj taki dzień gospodarczy numer 2. Zrobimy ostatnie zakupy i przyjechaliśmy też nabrać wodę. To może nie jest takie najlepsze miejsce tutaj, bo ten kranik tak trochę tam źle działa, ale w tym miejscu możemy nabrać wodę bezpłatnie. W Hiszpanii w większości miejsc na stacjach trzeba płacić i to nie jest dużo, tam 1 euro najczęściej, ale na przykład często to nie wystarcza, żeby zapełnić cały nasz pojemnik. Mamy 120 litrów i często trzeba było 2 czy 3 razy wrzucić jakiś tam pieniążek. No to w sumie 2-3 euro, wiecie? No. Niedźwiedź to zaraz przelicza na butelki z winem, tak więc wiecie. Niedźwiedź poszedł wybrać pieniądze, bo okazało się, że w tym warsztacie nie chcieli przyjąć karty. Ale to dobrze, bo ja i tak dzisiaj miałam w planie, żeby do bankomatu podjechać, bo chciałam też mieć właśnie trochę euro. Mamy dolary i mamy funty. Funty dla nas jest najkorzystniej, bo my dostajemy nasze pieniądze w funtach. Tak więc ja, będąc w Polsce, mogłam sobie przesłać funty z angielskiego konta na konto w funtach w Polsce, ale bez opłat żadnych i prowizji, i sobie wymieniłam te pieniądze. Znaczy, jak trzeba było wymieniać, ale te pieniądze żeśmy trochę wzięli, bo w Afryce spodziewamy się, że będzie podobnie jak w Iranie, czyli głównie trzeba będzie płacić gotówką, mogą być problemy z wypłatami z bankomatów czy płatnościami kartą. Tak więc to nie jest komfortowa sytuacja. My nie lubimy za dużo mieć kasy, bo to jednak zawsze jest jakieś ryzyko, nie? No ale nie ma innego wyjścia. Tak więc musieliśmy trochę tych pieniędzy sobie nazbierać i po prostu pochować w różnych miejscach w samochodzie. I mówiono nam, że najlepiej mieć dolary i też właśnie małe nominały. Mamy małe nominały, jak kiedyś ktoś by się wybierał, to właśnie trzeba sobie różne nominały, nie tylko, że sobie wybierzesz i tam masz kilka stówek i jedziesz, bo potem ktoś będzie chciał za coś dolara czy tam 5 dolarów, a ty mu co, stówę wyciągniesz?
Więc po prostu trzeba mieć różne nominały, najlepiej jakieś tam drobne, najlepiej dolary, ale my będziemy też właśnie wymieniać funty, na pewno to w dużych miastach nie będzie problemu, tak więc najpierw postaramy się tych funtów pozbyć, a później będziemy wszędzie płacić dolarami. Generalnie w ogóle zawsze wymieniamy pieniądze, nie lubimy płacić właśnie dolarami, czy tam euro, czy czymś, tylko w danym kraju wymieniamy na lokalną walutę. To zawsze wychodzi najkorzystniej. Odebrać oponę, koło, bo okazało się, że jest nieszczelna felga. W ogóle, kurczę, wiecie co? Kupiliśmy nowy zestaw kół z felgami i właśnie, żeby mieć dwa koła zapasowe. Jeszcze żeśmy do Afryki nie dojechali i kurczę, już się okazało problem i w ogóle nie jeździliśmy tutaj praktycznie prawie w ogóle off-road. Tak więc trochę porażka. Ale dobra, jest, prawda? Dobrze, żeśmy trafili na ten zakład akurat polecony przez wulkanizatora, który powiedział, że tego nie jest w stanie naprawić, bo oni specjalizują się tylko w felgach, właśnie reanimacji felg. Tak więc super. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i no, nie będzie niespodzianek z innymi felgami, ale trochę się teraz martwimy, bo no wiecie, no jak to jakieś takie byle jakie te felgi są, to lipa będzie, nie? No ale cóż, pchamy do przodu. Ciepło? No bo za ciepło się ubrałeś. Z nosa pociekło. Rano było naprawdę zimno. Już noce są chłodne i poranki, no takie wiecie. Tak więc żeśmy się poubierali, ale ja na cebulkę, więc mogłam się już trochę porozbierać, a niedźwiedź no, jak się rozbierze, to będzie topless. Cześć, podnieś sobie, sprawdź jeszcze. Nie wiem, gdzie tu są jakieś ceny. O, tu są ceny. Masz tu. Mała 4, średnia 5,50, a duża 7,50. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. A tam dupa teraz tam. W zimnej wodzie będę kręcić. No dobra, rozkminiłam jak to wszystko tam działa, bo wiecie, no każda pralnia ma jakieś tam inne pralki. Inaczej to wszystko działa, więc musieliśmy niestety do większej pralki przełożyć. Nie wiem, czy dlatego, że tamta jest zepsuta, czy może za dużo żeśmy nałożyli, ona waży i jednak musieliśmy przełożyć do tej większej pralki. Tak więc tej ogromnej pralce 15-kilowej 7,50 pranie. Idziemy w tym czasie zrobić zakupy. Thank you.
teraz właśnie już wiemy, że musimy ten bilecik ze sobą zabrać, bo żeby wyjechać, to ona musi to skasować na kasie. Za pierwszym razem nie wiedzieliśmy i po prostu no, szlaba się nie chciała otworzyć, nie? No, ale o co chodzi? Przecież mam bilecik tam ze wszystkich stron, no ale to takie niespodzianki. No to zgadnijcie, jaka jest najważniejsza rzecz, którą chcemy tutaj kupić. Kto ogląda nas dłużej, to na pewno już zgadł. Winko. Wiesz co, ja nie wiem, jakie to jest, bo tego żeśmy nie próbowali, wiesz? Weźmy tamto. Ono jest, widzisz? Wino tinto. Wino tinto. Aha, to myśli, że to jest to gazowane? Może. No dobra, okej. No, bardzo posmakowało to wino. 3, 4. No nie wiem, jeszcze jedną wypijemy, zanim wyjedziemy chyba. No pół wypijemy. Weź się jeszcze jedną. Dobra. A jeszcze tylko wam pokażę, ile kosztuje, nie? Ono kosztuje 2,50. Wino tinto to jest czerwone wino. Czyli to też jest czerwone tinto. Niedźwiedź pomyślał, że to jest tinto de Verano, które żeśmy pili, ale to nie jest tinto de Verano. Tak, tak więc jednak tamto zostawiamy, bo to nie jest to, co my byśmy chcieli, to tinto de Verano. My poszukamy gdzieś indziej. A to wino żeśmy sprawdzili, jest bardzo dobre, fajne, w plastikowych butelkach, łatwo będzie to przechować. Schować, tak właściwie powinnam powiedzieć. No i generalnie nie mamy dużo do kupienia, ale chciałabym kupić buraki, jak znajdę, bo zakładam się, że w Afryce nie będzie. Są tylko gotowane. No, trochę lipa, no ale trudno, wezmę sobie chociaż te gotowane ze 3 paczki. I zobaczymy jeszcze jakieś fajne chorizo. O, jest nawet fajne, zniżka jest, chorizo natural, za 3 euro, to weźmiemy. O, wie? Może 3? Niedźwiedź jeszcze sobie weźmie jedną bagieteczkę. I to by było na tyle, nie? Takie małe zakupy. I w Lidlu zawsze jest ten problem, że znajdziesz coś, czego nie potrzebowałeś, a weźmiesz, myślę, że wezmę, tutaj są, to są takie bardzo cienkie leginsy, naprawdę super cieniutkie, a w Afryce jest dużo krajów muzułmańskich i będę musiała też tam się trochę pozakrywać, więc myślę, że to się przyda i do tego jest taki fajny top. Właśnie z tych naszych podróży ja nigdy nie nosiłam takich rzeczy, ale teraz po prostu, wiecie, w dużym upale, już z doświadczenia wiem, że noszenie takiego stanika, wiecie, z tymi wszystkimi tam gumami, gąbkami i drutami, to jest po prostu jakiś koszmar. Idziemy do kasy. Proszę bardzo, to są moje zakupy. Warzywka, kiełbaska, zdrowe, a tutaj niedźwiedź. Niedźwiedź sobie kupił, proszę bardzo. Haha, zagadałam do pani. Wiecie co, ja uczę się hiszpańskiego już w sumie 2 lata od początku naszego wyjazdu, bo planujemy jechać do Ameryki Południowej, więc tam podobno nie bardzo się można w wielu miejscach dogadać po angielsku, więc zaczęłam się uczyć tego hiszpańskiego. No i wiecie, no ale uczę się troszeczkę tam każdego dnia, korzystając z takiej aplikacji Duolingo i fajnie to tam idzie, nie? Ale no to tak, takie podstawy, nie? I taka byłam właśnie ciekawa, jak przyjadę do Hiszpanii, jak to tam będzie, czy będę rozumiała, czy nie? I powiem wam szczerze, że sporo rozumiem, jak tam między sobą mówię albo coś. Może takie podstawowe rzeczy, nie? Taka komunikacja. Ale na początku, jak mi coś przyszło powiedzieć, to taka blokada. I zdziwiłam się, bo myślałam, że wiecie, jakieś tak miałam po angielsku, ale mi się wydawało, że po prostu to nie jest tylko, że nie umiem, tylko że się wstydzę, a myślałam, że już wyrosłam po prostu. A nie wyrosłam.
więc dalej się wstydziłam, ale już się rozkręciłam. Jakbym posiedziała tutaj tak z miesiąc, to myślę, żebym się rozkręciła na dobre. A więc bardzo się cieszę, bo do pani zażartowałam i powiedziałam dobrze i ona się uśmiała i było fajnie. Wiecie co, nikogo teraz nie ma, więc ja szybciutko Wam tutaj ponagrywam i powiem, jak to jest w tych praniach. Taka jedna ważna rzecz i tutaj też jest taka informacja, którą tutaj rozkminiłam. Kluczowe słowo detergentes, tak? Że nie trzeba dawać proszku, tak? Żadnych detergentów, dlatego że automatycznie we wszystkich tych praniach, gdzie jeździmy, samoobsługowych, to zawsze proszek jest dozowany automatycznie. I wiecie co? Fajne są te proszki, naprawdę bardzo dobrze spierają. No może właśnie minusem jest tak, że są tak dobre, że też niszczą ubrania. My też mamy takie wrażenie, że suszarki bardzo niszczą ubrania, więc tam gdzie nie trzeba, to nie korzystamy z suszarek. Ale jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Zobaczcie, zona pet. Widzicie? Są oddzielone. Zona maskota. O, maskotas, widzicie? Maskota po hiszpańsku to jest zwierzątko domowe, właśnie to co po angielsku pet, tak? Kot albo pies. I są tu osobne pralki specjalnie do prania rzeczy takich zwierzęcych. Super, fajne, bardzo fajna, fajnie zorganizowana, czyściutko. Miejsce do siedzenia, miejsce do składania swoich ubrań, przygotowania, kolejne miejsce do siedzenia. Jak wspomniałam, takie miejsca są bardzo, bardzo fajnie przemyślane i funkcjonalne. Tutaj są pralki o trzech rozmiarach, ale no to już o tych rozmiarach było wcześniej. To dla drugiego jest no, super łatwą drogą, albo to, co jest świetna plaża dla jednej osoby, to dla innej jest beznadziejna plaża. Jest wszystko bardzo względne. O, jest jakiś kamper tam na dole, ale wydaje mi się, że tutaj dużo jest miejsc. Dwa kampery tam nawet są. O, trzeci widzę dalej, ale tak rozstawione, bo jest dużo miejsca. Tam. Możesz sobie zejść na nogę. Jedziemy do Afryki, kobieto, wiesz jaki będzie piach? Okej. Okay. Kurde. I co mi wtedy powiesz, jak będzie tylko jedna droga?
tak więc udało nam się znaleźć taką zatoczkę, gdzie będziemy zupełnie sami tutaj. Chodzi nam o to też, żeby pies mógł swobodnie polatać. O, proszę bardzo. O wilku mowa. O jeny, co tam? A właściwie o Beli mowa. Tak, już zwiedziłaś teren? Ona to szybka jest, już zaraz zobaczyła co, gdzie, jak. Nie jest tutaj super równo, ale no tam na jedną noc nie będziemy wymyślać. Tutaj zobaczcie, jesteśmy trochę wysoko, ale ta skała przede mną to Gibraltar. Niedźwiedź wziął się od razu za wieszanie sznurka, bo musimy wysuszyć pranie. A więc jest fajnie ciepło się zrobiło. Noce są chłodne, ale w dzień jak świeci słońce, to naprawdę fajnie się rozgrzewa. Temperatura przekracza 25 stopni. No dobra. Bierzemy się do roboty. Reszta jest tu, zaraz ci dam. Tutaj jest taka mała latarnia. Ja mam ogromny sentyment do latarni. Wiecie, bo z mojego pokoju, w którym się wychowałam, widziałam światło latarni. Tej Świnoujściu. Bardzo lubię latarnię. Rany dzisiaj to już przechodzę samą siebie. Słuchajcie, na dwa komputery lecę. Tak więc na tym komputerze ładuję już filmy, które już są zrobione i wyeksportowane, ale sobie ładuję je do chmury, żeby zostały mi tu kopie. A tutaj nowy odcinek z Iranu. Jeny, no mam poślizg w czasie, no co tu będę dużo gadać. Ciekawe, kiedy to, co teraz nagrywam, pójdzie do Was. South Africa. Afryka na wyciągnięcie ręki. Niedźwiedź już poszedł leżakować na górę. Jeszcze sobie coś tam poogląda. Właśnie ludzie dzielą się na tych, którzy tworzą i na tych, którzy oglądają. I wiecie, że ci, którzy tworzą, nie mają czasu oglądać. Naprawdę, ja przed wyjazdem oglądałam sporo takich vlogów, a teraz po prostu nie mam czasu, bo siedzę tu i zaiwaniam. O, żeby było widać i jak wspomniałam wcześniej, na dwa komputery. I wiecie co? Obiecywałam sobie, że nie będę tam marudzić, narzekać albo jak oglądacie inne vlogi, to na pewno spotkaliście się z takimi osobami, które cały czas mówią, że są zmęczone albo tego, ale tam siedzieli i kleili te filmy i ja mówiłam, ja nigdy tak nie będę robić. A już nawet jak kiedyś tak wyjdzie, to nie będę tego publikować. A teraz proszę bardzo, jestem zmęczona i już chciałabym mi spać i ten, no ale dobra. Tutaj ten jeden film na jednym komputerze, ile tam mamy teraz? 83%, no 83%, tak więc ten, ale wiecie, to nie jest tylko po prostu zrobienie tego filmu. Właśnie chodzi o to, że wokół tego jeszcze trzeba zrobić, czyli najpierw trzeba ten film poskładać, ale potem trzeba go załadować, trzeba zrobić opis, tam te wszystkie jakieś hashtagi, wiecie, tą miniaturkę trzeba zrobić, nie? I to wszystko zajmuje czas, nie? Często jak ja coś robię, nie? Niedźwiedź się pyta, ile ci jeszcze zajmie, ja mówię, już chwilę, już kończę i potem godzina później jeszcze robię. I ta robota wokół tych filmów też jest po prostu, tego jest sporo. Natomiast drugi komputer teraz mi się zwolnił i spróbuję zrobić rezerwację na kupić ten bilet. I pewnie ktoś, co ogląda, powie, ale oni są nieodpowiedzialni. Jak to sobie wcześniej zarezerwowali i tam tego. Nie, my nie robimy wcześniej, dlatego że my nigdy nie wiemy dokładnie, jak
to wyjdzie w trasie. I już żeśmy się przekonali, ja kiedyś taka byłam, że rezerwowałam wcześniej jakiś termin. Tak się robi, jak masz krótki urlop, jak jedziesz na krótki wyjazd. Z dwóch powodów tak robisz. Robisz, żeby nie stracić jakiegoś czasu, robisz, żeby to było już zrobione i ten termin, i ty idziesz zgodnie z jakimś tam planem, harmonogramem. Natomiast sposób, w jaki my podróżujemy, ja nie jestem w stanie zrobić wszystkich rezerwacji, załatwić wiz na rok czy dwa do przodu, no to przecież to by było niemożliwe. I druga sprawa, wyskakują nam jakieś nieoczekiwane rzeczy i wtedy byśmy na przykład stracili pieniądze. Ja może wcześniej bym zrobiła rezerwację, a potem byśmy nie dojechali, a potem z oponą mieliśmy problem z tym kołem, tak? To tamto, co trzeba było zrobić i wiecie, po co, nie? I człowiek by stracił te pieniądze. Albo może by nie stracił, bo by zdążył, ale by było to napięcie, że po prostu musi gonić, bo ma zrobioną rezerwację. Więc tam, gdzie się da, gdzie nie jest wymagane, że to trzeba zrobić dużo wcześniej, to robię w ostatniej chwili. I będę teraz robić... kupować bilety. Ferio. Widzicie, tu samo wyskakuje, nie? Tylko wiecie, pierwsze co wam wyskoczą, to taki Ferry Hopper, to jest taka strona, gdzie można kupić bilety na różnego rodzaju jakby połączenia praktycznie na całym świecie, ale oczywiście oni sobie naliżą prowizję, więc to mnie nie interesuje. Tu też jakiś Direct Ferries i widzę końcówkę CO UK, czyli jak jest CO UK, no to jest z Anglii, no to ja też nie chcę tego, prawda, bo to też naliczą mi prowizję. ferriesonline.com to też jest zbyt ogólne, to na pewno nie będzie to. Ferries Online to nie. O, i tu już mamy na przykład FRSES, końcówka Hiszpania. No to wiem, że to będzie właśnie to i wydaje mi się, że właśnie na tą stronę ja przedtem zaglądałam. Algaser jest. Nie wiem, czy uda mi się do końca wszystko pokazać, bo już tu kończy mi się bateria w telefonie, tutaj gdzie nagrywam, a chcę wykorzystać do końca, bo to jest nowy telefon, ja nagrywam telefonem. Ja mam taki telefon, to jest mój, którym pracowałam przez ostatni rok, bardzo polecam, to jest Samsung S21 i byłam tak zadowolona, że postanowiłam sobie kupić nowy, taki zapasowy i przenoszę się na ten nowy, bo Samsung S22 jest jeszcze lepszy, jak go trzymam w ręku, więc tym telefonem teraz będę pracować. My jesteśmy właśnie w pobliżu tej miejscowości Algeciras. Algeciras? Nie jestem pewna. I będziemy właśnie do tego, jak dobrze pamiętam, do tego Ceuta. Teraz tu sobie sprawdzimy. Pisze Fully Running. Tak więc znaczy, że pływa. Bo ja sprawdzałam te wszystkie i po prostu są takie, gdzie jest tylko jeden dziennie, czy tam dwa, a są takie, co chodzą co 2-3 godziny. No i czemu mi się to nie otwiera? Nie wiem, a to może nie tu muszę. Plan your trip. Timetables. Car ferry to Morocco. Może to wezmę. Car ferry to Morocco. Dzień dobry. Obudziłam się z jakąś chrypą, jakbym była na imprezie. Całą noc, a tylko stukałam w komputer przez północy. Ale nic to, popatrzcie. Gibraltar przed nami. Zapowiada się piękny dzień. Zaraz będę budzić niedźwiedzia. No i jedziemy do Afryki. Słuchajcie, jest na wyciągnięcie ręki. No dobra kochani, teraz z pamiętnika podróżnika, teraz te nasze zakupy, muszę teraz gdzieś wszystko pochować i jeszcze jedną rzecz muszę schować, wiecie co? Drona, bo nie można mieć drona, nie dość, że nie można tym dronem latać, to nie można też drona mieć w Maroku, w ogóle nie można go wieźć, znaczy teoretycznie można dostać pozwolenie na wiezienie, ale ja znam takie teorie i ja wiem, że nic z tego nie będzie.
schowałam więc mojego drona, a który jest w torbie, takiej oryginalnej torbie, do takiej termotorby i to zamknę w takiej torbie, gdzie mamy koce i tam po prostu na sam koniec tej naszej szafy wrzucę i pomiędzy różne tam ciuchy i takie rzeczy po prostu gdzieś poupycham te butelki. A no co mam powiedzieć, no to nie jest takie sympatyczne, no ale takie rzeczy trzeba porobić. Jak się chce coś przewieźć, tak? I już jesteśmy spakowani. Kurczę, myślałam, że trochę więcej tu jeszcze ponagrywam i Wam poopowiadam o tych ostatnich przygotowaniach. Ale wiecie, no nie było czasu, no trzeba było po prostu robić. Nie wiem, ale mogliśmy ustawić na 40%, a tu tylko w 30%, już teraz nie zrobisz. No już nie zrobisz, no. Ty zawsze taki szybki jesteś, zamiast nawet przeczytać, to nie, lecisz. Trójka było 30 stopni. Ty chcesz ile? Czwórkę chcę. Chcę, gdzie jest 40 stopni. No to się nie da. I teraz coś innego się nam włączyło. Kurwa. A tam dupa teraz tam. W zimnej wodzie, żeby to jest.